Witam Was w dzisiejszym odcinku Miejsca Zbrodni. Dzisiaj omówimy oczekiwany przez Was odcinek o serialu Krzysztofa Skoniecznego na bazie książki Jakuba Żulczyka, czyli Ślepnąc od świateł. Jest to jeden z najbardziej, uważam, genialnych seriali, jakie powstały w ostatnich latach. Niezwykle klimatyczny, wprowadzający w pełną aurę. Kamil Nożyński, wbrew temu, że wcześniej nie miał doświadczenia aktorskiego, wypadł bardzo przekonująco w roli Kuby. Więc czemu robię ten odcinek? No bo wiele tam osób też podnosiło, że to jest na bazie przecież książki Żulczyka, to jest taka fikcja bardziej literacka i owszem, zgadzam się z tym w sporym procencie. Widać, że Jakub Żulczyk musiał się inspirować jakimiś prawdziwymi historiami, które po prostu przełożył na książkę, potem przełożono to na serial, więc faktycznie tych historii nie jest za wiele, ale są. Więc dzisiaj o nich porozmawiamy. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Dżingiel tradycyjnie na początku i jedziemy z tematem. Postać Kuby grana przez Kamila Nożyńskiego jest jawnym nawiązaniem do Cezarego P. Kim jest Cezary P? Cezary P był tak zwanym dealerem gwiazd i powstała nawet o nim taka książka autorstwa Piotra Krysiaka o właśnie takim tytule Dealer Gwiazd. Jednak kim był Cezary P? Afera z Cezarym P wiązała się z tym, że był to, no powiedzmy sobie szczerze, handlarz, który miał być taką bardzo... No był to sprzedawca bezpośredni, który jeździł nie do zwykłych klientów, tylko wręcz jeździł do samych celebrytów, gwiazd i po prostu afera z nim związana łączyła się z tym, że no zaopatrywał osoby z pierwszych stron gazet, polityków, aktorów, prezenterów. I no, można śmiało powiedzieć, że wybuchła z tego niemała afera. Miał on mieć listę osób podczas zeznań, że no, zaopatrywały się u niego dość spore persony i z tego względu po prostu to ta afera wybuchła. Plus jeszcze taką informacją było to, że on był, no, prowadził sprzedaż bardzo czystego towaru, który nie był zanieczyszczony, ponieważ ogólnie mówiło się, że taki miejski handlarz no to sprzedawał czystość od 10 do 11%, a Cezary P. miał posiadać tej czystości w swoim produkcie aż 40%, więc był to taki no Mercedes wśród tego typu produktu. I postać Kuby jest po prostu jawnym nawiązaniem do Cezarego P. Prowadzi on taką no, sprzedaż bezpośrednią, bardzo na siebie uważa, zmienia samochody, lokalizację, wygląd, więc no, jest to jawne nawiązanie do Cezarego P. Ktoś kurwa proszę cię, albo dzwoni na psy, albo idę do tych z domu. Zamknij się. Ty mu to sprzedajesz, to ty to załatw. Zamknij się. Kto to jest? Ty, ja go poznaję, jeszcze Licyńskiego, a jeszcze policji, wpuściłaś go, to już ma. Jawnym nawiązaniem do prawdziwej osoby jest postać polityka grana przez Zbigniewa Suszyńskiego, który, no jak mówię, grał polityka w Ślepnąc od świateł i jest on ubrany w pończochy, jest pod wpływem środków psychoaktywnych i boi się nagrań. Do czego ta sytuacja nawiązuje?
W 2009 roku wybuchła afera, gdzie polityk został nagrany, kiedy był, no powiedzmy tak szczerze, pod wpływem. Był ubrany w damską sukienkę i balował ze swoimi towarzyszkami, które jawnie go nagrywały. Polityk był bardzo taki, no już nietomny wręcz. Nagrano go, potem nie wiadomo kto doniósł do prasy rzeczywiste nagranie. Jest ono dostępne w internecie, jednak go tutaj nie przedłożę. No jest to dość kontrowersyjne nagranie. Widać na nim właśnie polityka, który jest ubrany w damską sukienkę, jest malowany, śmieją się z niego, jest dość nietomny. Sam polityk po tej aferze miał być szantażowany w ogóle i opublikowano wpierw w prasie jego screeny. Polityk tłumaczył się tym, że to nie były takie środki, o jakich myślimy, tylko były to rozkruszone leki. No jednak no, z noszenia damskiej sukienki niezbyt się wytłumaczył, więc no tak, ta postać ewidentnie tutaj była wzorowana na tej historii. No, no nie jest to przypadkowe, no ubrał damskie pończochy, no był taki no, nagrywany, no nie wiadomo co tam się dokładnie w sumie stało, ale no, faktycznie no, ta sytuacja mocno przypomina mi właśnie historię Krzysztofa Piesiewicza, który jako ciekawostkę podam był współpracownikiem bardzo bliskim Krzysztofa Kieślowskiego. A wiem, że się ze mną zgadzasz, bo rozumiesz o co chodzi w forsie, a niewielu rozumie. No to dwie dychy, nie kłócę się z klientami. W serialu gra Cezary Pazura, który jest prezenterem słynnego show w telewizji. No i nazwa tego programu jawnie nawiązuje do Kuby Wojewódzkiego, jednak sama historia tej postaci nie jest stricte związana z osobą Kuby Wojewódzkiego. Mianowicie jest scena, gdzie ono, będąc pod wpływem różnych środków, postać grana przez Cezarego Pazurę potrąca kobietę na pasach śmiertelnie. Młodą kobietę, która była w ciąży. Historia była jednak inna i nawiązuje do Dariusza K., byłego męża wokalistki Edyty Górniak, który miał jechać również pod wpływem i potrącić śmiertelnie kobietę na pasach. To tylko moje poczucie humoru. ...63-letnia kobieta no, była ofiarą tego wypadku. Badania wykazały, że celebryta był pod wpływem Coco Chanel. Wiadomo, dlaczego muszę tak mówić. W kwietniu 2016 roku sąd skazał go na 7 lat więzienia. Co więcej powtórzyć, Darek. To było bardzo niekulturalne, przecież wiesz. O czym ty, Jacek, mówisz do mnie? No jak? Ja przyjeżdżam się przywitać, pokazać po 8 latach. Dzwonienie po 30, to jest niekulturalne. Lej, młody. Postać Daria, grana przez Jana Frycza, jest określana jako osoba związana ze Starym Pruszkowem i wspominałem w odcinku Odwróconych, jak i Pitbulla, że wrócę do tej postaci. Jak wiemy, Dario jest postacią dość ekscentryczną, agresywną, niebezpieczną i jak mówię, związana ze Starym Pruszkowem. Jest scena, gdzie wszedł do klubu w samych zdjętych spodniach i miał zrobić wiadomo co. To wiąże się ze sceną. Ale on nam wszystkim brudzi. Nie tylko tobie. Do nas na burdel zjechał ze swoją ekipą. Pochlali, poruchali. Na 100 koła, myślę. Złotówki nie zapłacili. Cześć, kurwa. A na koniec wiecie, co zrobili? Powiedział, dawaj, mu wygolimy. No. I dwie ogolił. Na łyso. Teraz są do ciebie podobne. A ja mam taką knajpę. Pizzeria na Bemowie. Zrobili jazdę w starym stylu. Kelnerkom kazali biegać bez majtek. A tam, kurwa, dzieci z rodzicami. 15 godzina w niedzielę. Na koniec ten twój kolega blasł na stół i się z
srał. Na stole, przy którym ludzie jedli. K***a jego mać była. Panowie! Mówiłem, że owa historia miała wydarzyć się naprawdę, ponieważ Ryszard P., pseudonim Krzyś, miał pod wpływem alkoholu i swojego rauszu właśnie wchodzić do klubów, kazać wszystkim klękać. Jeździł na masce samochodu, był znany z takiego no, poalkoholowego, bardzo ekscentrycznego stylu bycia, gdzie no, miał tak no, terroryzować tych ludzi w sumie. I Dario jest właśnie po części wzorowany na właśnie po osobie Ryszarda P., pseudonim Krzyś. Sytuacja ze słynnym... O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Do mnie też nie. Dobra, no chyba... i nie podobasz mi się. Dobra, idź. Idź już, wiesz, odezwij się do mnie, wszystko załatwimy przed wyjazdem, idź. Nie podobasz mi się, kochany. Daj już, Darek, daj mu spokój, dobrze? To jest mój człowiek, rozumiesz? Daj mu spokój! To jest fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój. Elegancki, pewnie, że... Daj mu spokój. A nie podoba mi się. Nie idzie. Niedługo może mieć kłopot. Podobno jedna z osób tutaj w komentarzach pod tą sceną zasugerowała, że bardzo jest to podobna historia do tej, którą przedstawił jeden z ochroniarzy masy na swoim kanale i że ta scena ze ślepnąc od świateł bardzo ma przypominać właśnie to wydarzenie i może coś w tym jest, chodzi o starcie ochroniarza masy ze Słowikiem, że bardzo mogła ta sytuacja wyglądać identycznie. Możliwe, nie mówię, że nie, nie mam tak w sumie pojęcia, czy faktycznie coś jest na rzeczy, ale możemy uznać, że no jest to faktycznie do siebie podobne. Na Trójmiasto mnie wieź, do Sopotu, do Sopotu. No dobra, no w sumie to niedaleko. Ci odpadnie, ta dzisiaj podasz. Najlepsze małe loty tylko w Sopocie. No dobra, lepiej żebyś wiedział. Historia, w której Dario wychodzi z więzienia i mówi, że do Sopotu, bo tam najlepsze dziewczyny są, jest związana z dość głośną aferą związaną z Zatoką Sztuki w Sopocie. Wtedy ta afera była dość świeża, więc no, jestem w stanie uwierzyć, że twórcy serialu inspirowali się tą historią. Mianowicie chodzi o postać Krystka, który miał nęcić młode dziewczyny w dość, nawet nieletnie, w dość brutalny sposób i miał je zaprowadzać do pokoi, gdzie miały się właśnie tam zadowalać. Mieli się nimi zadowalać starsi panowie. Ogólnie Zatoka Sztuki miała bardzo złą renomę, miała być miejscem wernisaży, spotkań kulturalnych, a była reklamowana często dość dwuznacznymi reklamami, co nie przyniosło zbyt dobrej renomy i nawet władze Sopotu nie były zbyt zadowolone z tego, jak Zatoka Sztuki jest prowadzona i jakim miejscem się stała. Potem stała się obiektem filmu dokumentalnego Sylwestra Latkowskiego, który no, przedstawił, że mieli tam bywać też i celebryci, ale w sumie nic za wiele z tego nie wyszło, no bo oni tam faktycznie bywali. Było to miejsce uznane za miejsce sztuki, więc nie jestem w stanie powiedzieć czy tego potwierdzić w jakiś sposób, ale no, z te słowa Daria, że są no, tam dobre, młode dziewczyny, no, jest takim opuszczeniem oka do tej sytuacji. Chcesz się bawisz? Myślałem, że jesteś git. Że się dogadujemy. Tak jak ci tłumaczyłem. Twoje długi są anulowane. Możesz tu zostać jako menadżer. Możesz nawet oficjalnie figurować jako współwłaściciel. Klub Betlejem. Przechodzimy do kolejnej sytuacji. Klub Betlejem to jest... w serialu miejsce, w które Kuba ma przejąć dla postaci Roberta Więckiewicza, czyli Jacka. I postać Malucha nie chce tego klubu oddać. Ostatecznie go nawet pali, żeby tylko go po prostu nie oddać. I sytuacja z klubu Betlejem faktycznie wiąże się z klubem na Alejach Jerozolimskich w Warszawie.
Jak mówiłem, w serialu główny bohater ma za zadanie przejąć klub Betlejem, który znajduje się w zabytkowej kamienicy. Gangster chciał go przekształcić w hotel, jednak przejęcie nie szło zbyt dobrze, a sprawa została w serialu nagłośniona w mediach społecznościowych, tam dochodziło do zaproszeń osób, potem ta osoba to anulowała i faktycznie no, coś takiego miało miejsce. Ta sytuacja mi przypomina tą związaną z zabytkową kamienicą przy Alejach Jerozolimskich 57. Właściciele tej kamienicy próbowali bezskutecznie ją sprzedać, a w marcu 2012 roku grupa młodych animatorów zaproponowała wynajęcie budynku za bardzo niską opłatę, aby stworzyć w nim takie alternatywne centrum kultury dla młodych osób. Właściciele pozostawali anonimowi, a w kontaktach z nimi pośredniczył niejaki Jerzy F., a miejsce było nazywane Jerozolima i stało się bardzo popularne. Odbywały się tam wernisaże, wystawy, imprezy. Wynajmujący pomieszczenia nie byli zadowoleni z rozliczeń. Okazało się, że pomimo regularnego wpłacania czynszu zadłużono tą kamienicę na kwotę 120 tysięcy złotych, a nowy właściciel w pewnym momencie po prostu wymienił zamki, przejął kontrolę nad fanpage'em i zatrudnił ochroniarzy, więc no, Betlejem do złudzenia. Wywołało to dyskusję dość dużą. Po kilku miesiącach klub wznowił działalność pod nazwą Nowa Jerozolima, jednak od 2016 roku klub jest zamknięty do odwołania i nadal takowy pozostaje. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on się Wam podoba. Dajcie łapkę w górę, komentarz, powiedzcie, że coś pominąłem, to jeszcze rozszerzymy owe wydarzenia. Dzięki Wam bardzo, widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia.